Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny mój odcinek na grze Farming Simulator 22. Tym razem zapraszam na mapę Felsbrum. Jestem tutaj na moim gospodarstwie, a przed wami stoi sobie tutaj fędzik. Nie bez przyczyny tutaj tak naprawdę stoję, bo dzisiaj wiążę tutaj małe plany z tym ciągnikiem. Mamy godzinę 18:18, nie mamy też do zrealizowania tutaj żadnych prac polowych, ale myślę, że zanim zakończę dzisiejszy dzień, to tak naprawdę chciałbym jeszcze tu parę rzeczy zrobić, głównie na gospodarstwie, troszkę posprzątać, trochę pewne rzeczy uporządkować. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie będzie zbyt nudny. Dobrze, to zaczynamy. Zostawiam tutaj kultywatorek i co? No i ruszamy może tutaj do sklepu. Najpierw do sklepu. Może chciałbym, może jeszcze, o, zanim oczywiście ruszę, chciałbym pozdrowić panią Anię Politkowską i serdecznie również pozdrawiam Majeczkę. Bardzo wam dziękuję, że odwiedziliście mój kanał, za wszystkie dobre słowa. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję. Tak, mamy tutaj w sklepie, ja tak naprawdę mam tutaj w sklepie jeszcze pług do przywiezienia, więc ruszam teraz po pług. I co? A, tu jeszcze mam przyczepkę do sprzedania. I myślę, że dzisiaj tak naprawdę pościągamy, powywozimy, pozawozimy, więc taki będzie troszkę luźniejszy tak naprawdę odcineczek. A widzicie, zapomniałem tutaj jeszcze jedną rzecz, literka O, 5, kliknąć jakąś muzykę. Mam nadzieję, że oczywiście muzyka nie jest za głośna. Słucham różnej muzyki, od takiej troszkę ostrzejszej po taką mniej ostrzejszą, ale mam nadzieję, że wam oczywiście przypadnie ona do gustu. Jeżeli jest zbyt głośno, to dajcie znać. Już bardziej ściszyć jej nie mogę. Dobrze. Sprzedaję oczywiście tą przyczepkę. I tu mamy pług. Oczywiście po aktualizacji udało mi się tutaj wszystko odzyskać, więc mam tak naprawdę komplet maszyn, z którymi tak naprawdę startowałem, tworząc tą serię. Wyrobię? Chyba wyrobię. Dokładnie. Co tam dzisiaj? Dzisiaj na pewno zajmę się tutaj trzodą chlewną, a więc kupię kolejne prosiaczki na farmę. Również zajmę się nawozem, który jest rozsypany koło warsztatu i chciałbym tutaj wypróbować kolejny sprzęt, a mianowicie pomyślałem sobie tutaj o wózku widłowym. A czemu nie, mówię, wózek widłowy, nigdy z niego nie korzystałem, bo nie musiałem, ale myślę, że to jest dobry pomysł, aby sprawdzić, jak wózek widłowy działa w farmingu 22. Och, mam nadzieję, że mi się tutaj oczywiście, jak zwykle, dałem ciała. No, tak czasem bywa. Odcineczek będzie chyba puszczany w okolicach wtorku, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że wpadniecie. Dobra. Mamy to, chyba mamy, czy nie mamy? O, myślę, że już mamy. Dobrze, mam nadzieję, że fędzik wam się spodoba, jest koloru zielonego, naprawdę bardzo, bardzo ładny kolor. Co teraz? Wchodzimy oczywiście do mapy
I tutaj mamy Deutscha, który skończył kontrakt w poprzednim odcinku. I również wróci sobie tutaj na farmę. A co będzie tutaj stał na środku pola? Niestety już jest ciemno, mamy październik, tutaj szybko niestety zapada zmrok, widoczność jest troszeczkę już dużo gorsza. Dobrze, ale na szczęście pole, znaczy baza nie jest zbyt daleko, więc nie powinno tutaj to nam zbyt długo czasu zająć. Chciałem jeszcze tak naprawdę jeszcze pojechać kosiarką na pole numer 1 i 2 i wydaje mi się, że to też będzie teraz dobry moment, bo przy okazji tutaj ruszę z małą reklamą swojego kanału, tak jak co odcinek, i akurat myślę, że podróż będzie takim dobrym naprawdę momentem na jeszcze małą reklamę, pogadanie sobie o różnych sprawach. I znowu mam tu małe zacięcie, oj. O, i jeszcze mam tutaj do sprzedaży przyczepkę. Dobrze. Przyczepka jest do sprzedaży. Muszę jeszcze zawieźć oczywiście kiszonkę. Uzupełniam nawóz. A jak wam się podoba kolor żółty McCormicka? Tak sobie pomyślałem, że anusz może żółty kolor będzie fajnie wyglądał. Co wy na to? Dajcie znać, czy wam się podoba kolor, czy też nie. Tak sobie pomyślałem, ludzie są zmienni, różne rzeczy zmieniają, a więc to sobie zmienię kolor McCormicka. A czemu nie? Miałem czerwony, miałem zielony. A teraz pomyślałem sobie właśnie o kolorze żółtym. Dobrze. Zaparkuję sobie tutaj, gdzie jest opryskiwacz. Akurat wszystko się tutaj zmieści. Pewnie zastanawiacie się, po co ja to robię. A no robię to po to, żeby tu mieć jak najmniej tak naprawdę. Mam coraz mniej miejsca, a mam coraz więcej maszyn, więc potrzebuję tutaj niestety w garażu trochę więcej przestrzeni. Wsiadam sobie tutaj do John Deere'a. I oczywiście jadę tutaj po trzodę. Myślę, że będę musiał jeszcze ją dzisiaj też nakarmić, bo to już jest dobry moment na to, żeby ją nakarmić. I ja myślę, że na końcu tak naprawdę odcinka zrestartuję go i będziemy mogli zacząć tutaj nowy dzień z nowymi kontraktami, z nowymi wyzwaniami. Zobaczymy, jak to się wszystko tutaj poukłada. Czy będzie deszcz, czy nie. Powinien być. Nie powinno być. No ale wiecie, różnie bywa. Dobra. Sprawdźmy sobie tę naszą trzodę. Aha, mamy po 22 sztuki, jak i w jednym, jak i w drugim. Dobrze, kupujemy. O, może dzisiaj zaczniemy właśnie od tych tutaj właśnie świnek. Takieś widzę bekerszy. Nie wiem, jak w sumie one mają. A, tylko dobrze. Widzę, że po jednym transporcie na każdy chlew. Oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, jeżeli podobają wam się filmy. Za wszystko serdecznie wam bardzo, bardzo dziękuję i proszę was oczywiście o jeszcze więcej. Zapraszam oczywiście na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i również na Farmingu 19 na mapę PW Conti. I pamiętajcie, start odcinku godzina 16:30, z
codziennie jest puszczany nowy odcinek. Oczywiście odcinki puszczane są naprzemiennie i nie zapomnijcie ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy nagrywane są w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które oczywiście serdecznie Wam również dziękuję. Poniekąd one mi dużo dają, bo mogę tak naprawdę dowiedzieć się tego, jakie są Wasze oczekiwania i nie ukrywam, no bez tego to mogę sobie sam tutaj wszystkim zarządzać, ale z drugiej strony warto też posłuchać ludzi, którzy mają trochę większe doświadczenie, trochę inne spojrzenie na pewne sprawy, a trzeba być raczej, moim zdaniem, otwartym na wszystkie propozycje. Oczywiście nie trzeba z nich korzystać, ale warto zawsze wysłuchać. Takie jest moje oczywiście zdanie w tej materii. No dobrze, jedziemy teraz jeszcze po jedną partię. Jeszcze jedna tutaj partia, oczywiście autoreklama już była i jeszcze będziemy musieli się tutaj uporać z nawozem i może jeszcze nakarmimy dzisiaj te prosiaki. Wybieramy, kupujemy. Na szczęście Felsbrum jest mapą, gdzie tak naprawdę wszędzie jest blisko. Tu nie ma nie wiadomo jakiej trasy, nie trzeba jakoś super mocno daleko jeździć. Jakoś sobie tutaj można z tym w miarę poradzić. Co ciekawego w świecie farminga, powiem Wam, wyszła naprawdę fajna mapa. Mapa Osiek, grałem w nią. I z czystym sercem polecam Wam tą mapę. Oczywiście jest to mapa tak naprawdę z mnóstwem pól, dużych pól. Styl taki trochę, powiem Wam szczerze, mieszany. Może to nie jest jakiś tam polski styl. Raczej wydaje mi się, że taki trochę mieszanka europejskości, trochę stylu amerykańskiego, trochę stylu polskiego. Mapa nie ma własnych gospodarstw. Dobra, przechodzimy tutaj do klasa. Dokładnie, wchodzimy do klasa. Nie ma swoich gospodarstw. Oczywiście gospodarstwa trzeba zbudować, ale wydaje mi się, że może z jednej strony to dobrze, bo no, każdy buduje tak jak chce i tylko później jest problem, a tak to można zbudować w dowolnym miejscu, bo tam jest naprawdę sporo miejsc do tego, żeby swoje farmy wybudować. Ale powiem tak, ktoś włożył w tą mapę naprawdę ogromny wysiłek, bo grałem sobie tutaj live'a małego gościnnie i tak naprawdę no, spojrzałem na nią i mówię, wow, to trzeba mieć dużo pracy, żeby tak zbudować mapę w taki sposób. Polecam, naprawdę Wam polecam serdecznie. Jedyny minus to, że tak gęsto umieszczone są te wszystkie punkty sprzedażowe, bo one tak naprawdę w dwóch miejscach na tej mapie są umieszczone i to może być kłopot, bo tam trzeba się w tych wszystkich uliczkach odnaleźć w różnego rodzaju sposób. Trochę na początku człowiek błądzi, ale mapa naprawdę ma fajny swój klimacik. Polecam serdecznie, jak będziecie mieli, śmiało. O, teraz już mogę wysypać. Oczywiście tutaj wyrzucam właśnie karmę do trzody chlewnej. Oj, chyba połknie mi całe 100 tysięcy. A już myślałem, że mi połknie całe 100 tysięcy. No ale myślę, że jedziemy teraz do tej drugiego chlewu. Myślę, że tutaj, myślę tak, tu było 100 tysięcy, 15. Czyli mieści tutaj 85 tysięcy. 85 tysięcy. Muszę sobie policzyć, ile tutaj mniej więcej muszę
85, jak zrzucę tutaj 15, no to potrzebuję 70 tysięcy. Nie chcę tutaj kupować zbyt dużo, niestety pozbyłem się swojego silosu, nie mam nic, więc zmuszony jestem do kupywania wszystkiego, co potrzebuję tak naprawdę do uruchomienia produkcji i wszystkiego, co z tą produkcją jest związane, a więc i siano, bo myślę, że nie udało mi się jeszcze dość sporej takiej ilości wyprodukować, a mam naprawdę dość dużo tutaj zwierząt. Już myślę, że farma jest porządnie rozwinięta tak naprawdę. O, no muszę tu pilnować teraz, 70 tysięcy. Jest, dobrze. 70 tysięcy na pokładzie i ruszam tu z powrotem. Jak widzicie, czeka mnie tu jeszcze mała zabawa z tym nawozem, ale myślę, że postaram się to dzisiaj się tym zająć i tym się postaram uporać w miarę szybko. Dobrze. Nie wiem, jak wam mija dzień, bo powiem szczerze, dzisiaj tak sobie pomyślałem, mamy godzinę 14, więc usiądę sobie spokojnie, Zosia poszła spać, więc usiądę sobie i... A co ta świnia tutaj robi? Zabłądziła? Czy co? Widzicie to? No mamy tu małą uciekiniarkę, patrzcie. O, ale ciekawe. Jeszcze tak się nie spotkałem, że tutaj latają mi luzem prosiaczki. A jak wam się w ogóle podoba tutaj obora? Mam nadzieję, znaczy chleb, przepraszam. O, jeszcze mi tu zostało 191 litrów. No, ale myślę, że za jakąś chwilkę powinienem całą resztę zrzucić. Dobrze. Siadam teraz do makarmika. Nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim odcinku miałem tutaj ogromne problemy, jeżeli chodzi o tą przyczepkę. Zobaczymy, czy dzisiaj również będą te problemy. I robimy literkę B. Zobaczymy, czy dalej mam kłopot, czy też nie. Powinienem się tym uporać. O, jak widzicie. Nie wiem, czy tylko 3 zabiera, czy zabiera więcej. A, tylko 3. No, ale to i tak wydaje mi się nie najgorzej. Zaraz zobaczę, czy uda mi się tutaj to zrzucić. Tutaj oczywiście zawożę to do szklarni. Tam muszę dostarczyć nawóz. Jakąś tam małą część nawozu oczywiście dostarczyłem, ale jeszcze nie wszystko. I zobaczymy, czy uda mi się tutaj ten nawóz jako zrzucić. Wydaje mi się, że nie. Czyli robimy U i B. A, U. Czyli tu jest literka U. I teraz U zrobimy sobie. Dobrze. Ustawię się kapkę dalej i ruszę sobie teraz do wózeczka widłowego. Powiem wam, że jeszcze go nie wypróbowałem i mam taką nadzieję, że będzie tu wszystko w porządku. Elektryczny oczywiście wózek widłowy, mamy gospodarstwo proekologiczne i zaraz zobaczymy, czy mi się tutaj to uda. O, troszkę za wysoko,
chyba mamy. I co, wysypuje się, czy się nie wysypuje? O, mamy to, jak widzicie. Musi być określona wysokość, żeby się ten nawóz mi wysypał. Więc troszkę tak dzisiaj się pobawimy. Mam nadzieję, że nie będzie wam to oczywiście przeszkadzać. O, bierzemy kolejną tu paletkę. I mamy. I się wysypuje. No i tak widzicie, dzisiaj się tym głównie będę zajmował. Dlatego no, mam nadzieję, że oczywiście odcinek się wam spodoba, bo ja myślę, że fajna maszyna. Fajnie to oczywiście też wygląda. Nie mam w realnym życiu sposobności tutaj, no co jest. Tylko na jedno widło się załadowało? No właśnie. Nie mam w normalnym życiu możliwości pracować na takich rzeczach. Ale powiem wam, mam nadzieję, że mi to nie spadnie. I ja myślę, że tak po troszeczku sobie właśnie tym tematem się tutaj zajmę, bo muszę niestety ten nawóz, a to muszę w ten sposób. Bo wiecie, tu się troszeczkę tak naprawdę inaczej tym to steruje i się tym to prowadzi, więc no powiem szczerze, myślałem o różnych tutaj wózkach i tej ładowarce czołowej, ale myślę sobie, że dużo szybciej mi pójdzie tutaj tą dużym mniejszym wózkiem widłowym niż tym wielką kolumbryną tutaj. Jest też oczywiście dużo tańsza, więc no, przy okazji zaoszczędzę sobie tutaj na pieniążkach. A tutaj sobie zrobię mały porządeczek z tym nawozem. Dobra, literka B i zabierzemy sobie te dwie sztuki. Zabiorę czy nie zabiorę? Znowu to jakiś kłopot. Jest. Dobra. Mogę niestety po 3 tutaj te bagi zabierać. Ale jeszcze tutaj zajmę się tymi i myślę, że chyba będę musiał jeszcze uzupełnić tutaj na pewno olejarnię. Bo mam na pewno do uzupełnienia olejarnię. Muszę też jeszcze zawieźć tak naprawdę. Dobra. I teraz tak. Prawa, tył. I. Dobrze. Czy pojawiło się jeszcze coś ciekawego? No myślę, że tak, jeżeli chodzi tutaj o mapy. O, działa to? Działa, dobra.
podjedziemy sobie do tego Big Baga od tej strony. A, zapomniałem, tak myślę, gdzie są te widły, a one są tak naprawdę tutaj na dole. Leci? Chyba leci, nie? O, leci. No, powiem wam, że ten wózeczek wygląda całkiem i szczerze mówię, jest elektryczny, więc można sobie tutaj go podładować. Na szczęście mam tutaj na dole ładowarkę do tutaj sprzętu elektrycznego, więc w miarę szybko powinno mi to pójść. No i idzie mi chyba coraz lepiej. O, o może jak im wyżej chyba się unosi to... Oj, chyba tego było dużo tutaj. I powiem wam, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo elegancko. Jeszcze sprawdzę, ile ja mam tego nawozu tutaj. W ogóle muszę sprawdzić całą moją produkcję. Zaraz zobaczymy. Już sprawdzam, duża szklarnia, jak widzicie, dopiero 19 tysięcy, jeszcze troszkę. Ale wszystko ładnie tutaj oczywiście rośnie. My mamy godzinę 18:31. Sprawdźmy, co tam słychać u robota, bo jestem też ciekawy, jak wygląda sytuacja tutaj z robotem. No niestety nadal stoi jak zaklęty, nie rusza się. O, widzicie? W poprzednim odcinku tutaj postawiłem miejsce właśnie na obornik i jak widzicie powolutku się on wypełnia. Czyli pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć dodatkowo obornik, to musicie postawić tutaj miejsce, w którym to będzie oczywiście stało. Dobrze, patrzmy dalej. Czy coś tutaj się pojawiło, jeżeli chodzi o chmiel? Na obecną chwilkę nie. Wełna widzę, że jest. Wszystko w porządku. Jeszcze oczywiście sprawdzę tutaj jeszcze jedną tutaj oborę i zobaczymy, czy tu również mamy tą samą sytuację. Jest, jest, jest. Wszystko ok. Wszystko w porządku. Mamy to, co tak naprawdę chciałem, żeby było. Tutaj oczywiście chmiel się pojawił. Konie sobie fajnie tutaj latają po wybiegu. No i w miarę sprawdziłem tutaj swoje gospodarstwo. Wydaje się, że jest chyba wszystko w porządku. Dobrze. Co teraz? Teraz może wsiądę sobie tutaj do posiarki. Wsiadamy sobie do posiareczki i czeka nas podróż. I ruszamy tutaj oczywiście w stronę chyba pola 1-2.
Spójrzmy. Dokładnie, będziemy kosić trawę w tej części mapy. Potrzebujemy tutaj sporo trawy. No i niestety muszę tutaj korzystać. Mamy październik, za chwilkę oczywiście tej trawy nie będzie. Raczej ona się tutaj, wydaje mi się, już w tym sezonie nie będzie do zebrania. Tu jeszcze mam trochę trawy, więc będę musiał się tutaj jeszcze pofatygować, coś tutaj ładnie zrobić. Ale na obecną chwilkę, no nic tutaj. Już praktycznie tutaj większość pól ładnie skosiłem. Zostaje mi teraz tylko właśnie ta górna część mapy. Oczywiście jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, jeżeli podobają Wam się filmy, do klikania na dzwoneczki. Bardzo, bardzo Wam za wszystko bardzo dziękuję i oczywiście proszę Was o jeszcze więcej. Zapraszam na wszystkie moje serie na farmingu 22, jak i na farmingu 19. Pamiętajcie, start odcinków godzina 16:30 i codziennie jest puszczany nowy odcinek. Oczywiście odcinki puszczane są naprzemiennie. Przepraszam, musiałem coś wykaszlnąć. Jeszcze trochę mnie infekcja trzyma, czy pozostałości po niej. I śmiało dzieci się oczywiście swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które również serdecznie dziękuję. I za te pozytywne, i za te negatywne, ale by były obiektywne, bo to o to tak naprawdę chodzi. Ten kanał jest tworzony dla Was i mam taką nadzieję, że będzie w tak samym silnym stopniu odwiedzany przez Was, że będzie po prostu trzymał poziom taki, jaki trzyma do tej pory. Oj, oj. Ano tak to jest, jak chłop ma średni wiek, dopada go wszystko, nie chce chodzić do lekarzy i wiecie, no tak się to niestety kończy, zaczyna i z tym niestety... O, dobra, zostawię sobie oczywiście tutaj. Tak właśnie wygląda moja kosiareczka. Myślę, że ci, co śledzą oczywiście odcinek, to z pewnością widzieli ją nieraz w akcji. Bardzo fajna maszyna, polecam, bo naprawdę można wiele tutaj nią zrobić. Dobra, sprawdzam oczywiście jeszcze tutaj produkcję. Sprawdzamy, może tu mąkę chyba mamy. No widzicie, i oczywiście gamon jeden jedyny, nie włączyłem oczywiście produkcji od mąki produkującej, znaczy produkcji mąki z owsa, oczywiście standardowo. Co my tutaj mamy? Słonecznikowy się produkuje, więc potrzebujemy rzepaku. Więc wracamy oczywiście tutaj do klasa. Gdzie my mamy tego klasa? Gdzie się chłop zgubił? Mamy go. Dobra. Oczywiście zapraszam też na live Display Lima. Od czasu do czasu zaprasza mnie i możemy tam wspólnie oczywiście pograć. Serdecznie zapraszam Display Lima na czat, znaczy na live, tak naprawdę na Osieku, jak dobrze pamiętam. Wczoraj, czyli mamy sobotę, dzisiaj mamy niedzielę, wy będziecie to oglądać we wtorek. Sobie troszkę pograliśmy. I niestety powiem tak, żony nas chyba, znaczy mnie, żona doprowadziła do pionu, bo wstała o godzinie 2 w nocy i mówi, co ty tu jeszcze robisz, nie? I tak widzicie, no to się tak skończyło, że usiedliśmy w okolicach godziny 22, a skończyliśmy o godzinie 2 w nocy.
serdecznie oczywiście zapraszam. Jeżeli będziecie mieli wolną chwilkę, to wpadnijcie. Nie mamy jeszcze ustalonych jakichś tam godzin, ale śledźcie kanał Display Limy. Od czasu do czasu na pewno mnie gdzieś tam usłyszycie, jeżeli jeszcze nadal chcecie mnie w ogóle słyszeć. Dobrze. Dobra. To jedziemy zawieźć oczywiście ten rzepaczek. Nie wiem jak u was. Jest u nas śliczna pogoda. Pięknie świeci słoneczko. Nie ma żadnego wiatru. Pogoda w Wielkopolsce jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Oczywiście zapraszam do Wielkopolski. Jak ktoś by chciał zobaczyć Wielkopolskę, nie tylko Poznań, ale inne fajne miejsca, to śmiało. O, wszystko powłączane. Wiecie, tu za chwilkę zaczną się ciemności, więc no, wypadałoby, żebym cokolwiek tutaj widział. A jeszcze tutaj oczywiście sprawdzę jedną rzecz. Jak my tutaj stoimy, czy pojawiły się pszczoły, czy zasnęły? Chyba nie widać pszczół, ale powiem wam, że pojawił się miód. O, proszę bardzo, mamy swoje pierwsze słoiczki miodu. Pięknie, pięknie, czyli pszczoły latają. Nie jakieś tam muchy, bzyczki i inne takie, ale pszczoły, które dają w końcu miód. Dobrze. Przed wami oczywiście po lewej stronie pole oliwek, a tu mamy pole winogron. I jedziemy do mojego zagłębia produkcyjnego, w którym stoi oczywiście olejarnia i tam oczywiście zrzucę rzepak. No, jestem ciekawy, kiedy pojawi się również tutaj syrop. Kiedy się pojawi wiśnia w sadzie. Ale myślę, że tutaj chyba raczej, jeżeli cokolwiek zobaczę, to raczej chyba rano, jak zrestartuję dzień. No, myślę, że już sporą część rzeczy już mam zrobioną. Jeszcze tak naprawdę podjadę sobie i tak naprawdę dzisiaj jeszcze ten jeden lub dwa transporty nawozu zgarnę i będziemy mogli sobie tutaj oczywiście zrestartować dzień. A co jest tutaj z tym cudem? Wszystko podpięte? Podpięte. Tak powiem szczerze, ciężko skręca ten zestawik. Więc tak zastanawiam się, gdzie tutaj tkwi problem. Czy bym znowu miał jakiś tutaj problem z zaczepami? Mam nadzieję, że takiego problemu oczywiście nie mam. Za wiele nie zobaczycie, bo jest niestety ciemno. Jest już godzina 18:37. I co? Niewiele widać, powiem szczerze, na Felsbrumie. Tym bardziej, że jest to oczywiście jesień, a jesienią wiele nie zobaczycie. Tutaj szybko zapada niestety noc. Widoczność jest taka, jaką właśnie widzicie. No i tak, będę musiał chyba ustawić tutaj na godzinę 6:00 tak naprawdę pobudkę. Przy okazji jeszcze sobie tutaj pojeżdżę po gospodarstwie i zobaczę, jak się tutaj wszystko trzyma, czy są jakieś postępy, bo myślę, że to będzie fajnie też wyglądało. Zobaczymy, jaka też będzie pogoda, czy będzie padało, czy nie będzie padać. Powolutku sobie dojeżdżam. Przy okazji oczywiście zabiorę stąd kiszonkę. Oj, coś mnie trzyma dzisiaj ten kaszel, dość konkretnie, powiem szczerze. Oj, sporo mąki jest już. Jak widzicie, buraków już nie mam. A właśnie, muszę od tej strony pojechać. Zapomniałem, że
tutaj niestety punkt wydawania towaru jest równoległy do punktu właśnie wysypywania i trzeba niestety tutaj uważać. Dobrze, wysypuję oczywiście rzepak. Oczywiście za pamięci włączę to wszystko, żeby tu nie było jakiegoś później problemu. I zostały nam tutaj oliwki. Dobrze. Myślę, że to trzeba teraz pojechać po właśnie tutaj kiszoneczkę. Myślę, że powinno być tutaj co najmniej 100 tysięcy. Oj, oj, coś tutaj zawadziłem o coś. Dobrze. Sprawdźmy, jak tutaj stoimy. 74%. Jeszcze oczywiście czeka mnie tutaj wymiana biogazowni. Chcę po prostu postawić tutaj biogazownię podobną, ale o tak naprawdę trochę lepszej wydajności. I tak więc mniej więcej wygląda moje zagłębie przemysłowe. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście spodoba. Ja myślę, że jutro rano już ta kiszonka będzie gotowa. Zamykamy tutaj pokrywę. I co, jak Wam się podoba zestaw? Jest rewelacyjny. O, i widzicie, mamy też i materiał, więc myślę, że niedługo będę musiał też tutaj rano podjechać i wszystko tak naprawdę zawieźć też do krawca. Zobaczymy później za chwilkę również i ubrania. Jedziemy oczywiście na farmę troszeczkę inną trasą, żeby nie było. Gdzie będę zrzucał to? Tak myślę, że chyba standardowo do obory. Przepraszam Was najmocniej, ale nie chcę, żebyście słyszeli, jak wypluwam sobie płuca. To nie jest zbyt dobry, jakby to powiedzieć, odgłos. Nie chcę, żeby nastąpiło niepotrzebny, nieprzyjemny hałas. Niepotrzebny dokładnie. Dobrze, to tak jak powiedziałem, kiszonkę zrzucimy tutaj do obory z robotem, a resztę tutaj wydaje mi się do produkcji paszy mineralnej. Tak właśnie myślę, czy rzucić, czy raczej do silosu, czy poczekać. Wydaje mi się, że chyba raczej całość kiszonki zmieści się raczej tutaj w tej oborze. Tak mi się wydaje, bo jednak ta obora ma dość sporą pojemność. Ona mieści prawie tutaj 500 krów, więc jest co tak naprawdę tutaj trzymać. Oczywiście pola numer 11 nadal nie sprzedałem, nie wiem dlaczego. Nie wiem, co jest przyczyną, że nie mogę sprzedać tego pola. Szukam, co mogłem tutaj zostawić lub co tutaj postawić, że po prostu tego nie mogę za Chiny ludowe sprzedać. Dokładnie. Dojeżdżamy powolutku. No już jesteśmy, wjeżdżamy oczywiście do gospodarstwa. Tu będę musiał niestety jeszcze troszkę powalczyć z tym wjazdem. Tak myślę, w którą stronę ten wjazd tutaj poprowadzić. Chciałem taki zrobić troszeczkę fikuśny, na zasadzie, że jest taki jakaś serpentynka. I tak właśnie myślę tą kwestią, czy w tą stronę pójść, czy też nie.
dobrze. Dojeżdżam oczywiście do obory i zaraz oczywiście zrzucę tutaj. O. No i myślę, że tutaj całość raczej powinna wyjść. Dobrze. To oczywiście odstawiam klasa, albo go jeszcze podstawię pod silosem zakupowym. Może będę go potrzebował rano. A ja... zaraz przesiądę się do McCormicka. No i jeszcze będę musiał oczywiście te dwa fajne nawóz i środek chwastobójczy uzupełnić, te właśnie tutaj budyneczki, te mazeurki, trzy co stoją. Tylko nie wiem, czy tutaj jest właśnie nawóz płynny. Wydaje mi się, że to jest chyba nawóz płynny. W sumie mógłbym zastąpić tutaj ten mój opryskiwacz i nie kupować tak naprawdę nawozu w granulkach, tylko po prostu rozsypywać, rozpylać chyba nawóz właśnie w płynie. To byłby nawet może lepszy pomysł i robić to tak naprawdę jedną maszyną, a nie kilkoma. Muszę się nad tym zastanowić. W sumie może nawet nie byłby to głupi pomysł. Dobrze, jedziemy. I zaraz zobaczymy. O! Jest. No, mam tutaj sporo tutaj. Się zastanawiam, o, coś mnie tutaj zablokowało. Dlaczego nie mogę wziąć tego? Oczywiście mam siłę, więc oczywiście mało realistyczna sprawa. Przestawiło się, dobrze. Sporo tutaj jest tego nawozu. No, czeka mnie tutaj sporo pracy. A spróbuję jeszcze zrobić inaczej. Czy uda mi się to wyładować w troszkę inny sposób? Byłoby niezmiernie miło, gdyby tak wyszło. Jeszcze jedną rzecz tutaj oczywiście sprawdzę. O, nie wyszło mi. Niestety nie wyszło mi. To lecimy sobie teraz do wózeczka. No, tym razem chyba będę musiał od drugiej strony. No,
A, zapomniałem. Widły są u góry. Sypie się, dobrze. O, tutaj nie było dużo, ale powiem szczerze, mam sporo tych tutaj big bugów do wyrzucenia, ale będę chyba to robił tak, powiem wam szczerze, systematycznie, powolutku, bez jakiegoś tam większego wysiłku. O, znowu jakieś malutkie tutaj mam zacięcie. No i jeszcze sobie po jeden transport pojadę. O, pięknie. A może się ustawię tutaj z tyłu? O, to nie jest głupi pomysł. O, widzieliście to, jak mnie uwięziło w szklarni? Prawie mi podcięło głowę. No jest super. Dobra, to jadę teraz już po ostatnią partię i wydaje mi się, że zrestartujemy dzień. No i zobaczymy, co nam przyniesie tak naprawdę kolejny dzień. Tak właśnie zastanawiam się, czy kolejny dzień października, czy kolejny już nowy miesiąc, czyli listopad. Zaraz zobaczymy, za chwilkę się przekonamy, jak to będzie wyglądać. No i zobaczymy, czy tutaj to działa. Niby mam 3. Czy 2? Wydaje mi się, że 2. No już teraz są na pewno 3. Dobrze. To ruszamy jeszcze raz ku szklarni. Tam oczywiście to za chwilkę wyładuję wózeczkiem. Oczywiście za chwilę też to wrzucę do szklarni i zrestartujemy sobie dzień. I zobaczymy, co mi tutaj ten nowy dzień przyniesie. Literka I. Zapalamy i ruszamy. Bardzo ładnie się sypie. Nie powiem wam, że chyba zostawię sobie ten wózeczek, a czemu nie? Naprawdę fajny jest ten wózek, podoba mi się. Wydaje mi się, że on mi się tutaj to przyda. Kurki ładnie tutaj na wybiegu latają.
sklarnie tutaj ładnie widzę obrodziły. No, gospodarstwo jednym słowem zaczyna się rozwijać. Dobrze. O, tak, żeby tutaj nie przeszkadzało. No i co tutaj się wydarzyło? Patrzcie, znowu mnie uwięziło. To przeskoczymy sobie szybko. No myślę, że tu już chyba nikomu nie będzie to przeszkadzało. Dokładnie. Dobrze, jadę sobie teraz właśnie do haciendy. I ruszam makormikiem. Mam nadzieję, że żółty kolor wam się podoba. Myślę, że on bardzo ładnie wygląda. Jeszcze raz oczywiście zapraszam na live'y z moim udziałem. Display Lima. Serdecznie oczywiście. Nie mamy wyznaczonych godzin, więc śledźcie tutaj kanał. I myślę, że z pewnością gdzieś tam się oczywiście gdzieś zobaczymy. Jeżeli oczywiście jeszcze chcecie mnie posłuchać. No bo to różnie bywa. Wiecie jak to jest. Ciągle jakiś gościu wam makaron nawija na uszy. Dobra. Godzina 6:00 i robimy sobie sen. I zobaczymy, co tak naprawdę przyniesie nam nowy dzień. Mam nadzieję, że... Co my tu mamy? Drugi dzień października. Za chwilkę będzie oczywiście deszcz. Za chwilę będzie deszcz. Dobrze, wsiadamy, przejedziemy się tutaj po farmie i myślę, że to będzie też dobry moment, aby się z wami pożegnać. Myślę, że miłej, sympatyczną muzyką. Mam nadzieję, że wam się oczywiście ona podoba. Dobrze, sprawdźmy jak tutaj to wygląda ta kiszoneczka. Jest gotowa chyba. Jakoś mi się wydaje. O, 2% brakuje, ale to wydaje mi się, że nie jest kłopot. Ruszamy dalej. Zobaczymy, co tutaj nam przyniosła górna część gospodarstwa, bo ona mnie najbardziej tutaj interesuje. Warzyw nie ma. Co jest z warzywami? Co tam z warzywami? Właśnie tak zastanawiam się, bo nie widzę. Wszystko działa, nie? Ale w sumie tutaj bardzo mała jest produkcja, jak tak sobie patrzę. Ale nic się nie... Oj, tu znowu jakieś zawieszenie. Nic się nie pojawiło. Widzę, że tutaj chmiel ładnie się pojawił. O, proszę bardzo. Ładnie tutaj, w małych tutaj pojemniczkach. Co tutaj słychać w kurniku? Bardzo proszę. Mamy i też jajeczka. Widzę, że herbaty też na razie tutaj nie widzę. O, tu mamy jakieś... O, widzę, że... Cóż to jest? Truskawki na razie tylko. Tutaj widzę, że się też nic nie pojawiło. No,
liczyłem na to, że będzie tego trochę więcej. O, proszę, mamy tutaj obornik, więc będziemy musieli się też obornikiem zająć. O, mamy tutaj porządną ilość chmielu i ja myślę, że no, będę musiał tutaj jakiś sobie browar postawić. Będę tutaj... O, mamy robota! Mamy robota! W ostatniej chwili zobaczyliście, jak działa robot. Czyli robot tak naprawdę działa o pełnych godzinach i... I możemy sobie tu spokojnie sobie przejechać. Czyli niepotrzebnie się martwiłem, wszystko tutaj ładnie zgrywa. Ok. Bardzo Wam oczywiście dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejne odcinki na grze Farming Simulator na mapie Felsbrunn, jak i też tutaj pozostałe serie. I co? Życzę Wam zdrówka, przede wszystkim zdrówka. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was oczywiście Shadow R. Cześć!